na początek, jak przyjechałam do Polski, myślałam, że twój dom jest tam, że się tęskniłam, czasami płakałam, myślałam, że tutaj jest dużo różnica i nie potrafię żyć w Polsce i tak dalej. Pamiętam moment, w którym poczułam się, że tutaj czuję się w domu i to był chyba drugi rok życia mojego w Polsce. Założyliśmy dom tam, w pewien sposób biorąc ze sobą korzenie z Polski, natomiast sadząc je w zupełnie innym miejscu. Cały czas człowiek się tęskni, więc zależy na czym dokładnie patrzysz i czego na przykład brakuje ci albo czego pragniesz.